Przyjrzyjcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają ręce do płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braci. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Ten przysłowiowy grosik, który u Boga w domu wrzuciła do skarbonu.
były zbierane pieniądze na remont organów w kościele. Zabitko organy były zbierane pieniądze, ludzie przynosili do kancelarii jakieś ofiary składali. Pamiętam, kiedy przyszła taka właśnie starsza pani, już na rencie, bardzo uboga, i ona przyniosła, ja wiem, no powiedzmy tak, na dzisiejsze czasy 2000 zł. To były bardzo duże pieniądze. I ja mówię, ale proszę pani, proszę księdza, ja to 2 lata oszczędzałam na ten remont organu. Proszę to przyjąć, ale proszę to przyjąć. A zaraz po niej przyszła taka pani, która posiadali bardzo ogromną firmę i przyniosła te też 2000 zł. Nie? I zrobiła to z takim gestem. Podziękowała mi. Ale było tego, dla mnie był to kontrast, prawda? Tarta, która przyniosła mi, proszę księdza, ja tylko tyle mogę. Tylko tyle mogę. Nie? A ta osoba, która przyszła i różne podejścia, różne spojrzenia. Oczywiście były te, powiedzmy, pieniądz masową wartość, nie? Bo to był to jedna i druga ofiara była bardzo duża, ale to podejście właśnie tych osób, gdzie ta kobieta w takiej pokorze, nie? Że to niewiele, że ona wiele to niewiele, że to będą no tyle kosztować. Ale ona 2 lata oszczędzała i chciała to dać. A dla tej drugiej może ja nie wiem. Może to był 1-2 dni. Targu, nie? Ale znała wartość tego pieniądza, że to wśród przeciętnych, że to są bardzo duże pieniądze. Właśnie chodzi o to, żeby jałmużnie dać swoje serce. Jezus zwraca się dzisiaj do uczonych i faryzeuszów. I to są bardzo mocne słowa i bardzo trudne słowa. I zobaczcie, one też mówią o tym, o co tak naprawdę chodzi w Kościele. Znacie te ostatnie sytuacje, które przeżywaliśmy tutaj w naszym lokalnym Kościele, prawda? Znacie? Znacie? Niektórzy znają. Nie będziemy opowiadać historii tutaj, ale proszę zobaczyć, można się gorszyć i można powiedzieć, jak tak jest, to ja z tym nie chcę nic wspólnego. Gdybyśmy tutaj rozmawiali gdzieś wśród znajomych i ja mówię, słuchajcie, ale my nie będziemy sądzeni. Pan nie będzie nas pytał o tego czy tamtego człowieka. On będzie pytał nas o nas. Nie? On nie będzie pytał. Kiedy stanę na sądzie Bożym, on nie będzie pytał. O moją miłość, czy o mój brak miłości. Nie o tamtego, a o tamten, nie jedyny. Rozmawiałem o Tobie. Rozmawiałem o Tobie. I oczywiście, że postawa duszpasterzy, ona jest niezwykle ważna. Nie? I zadanie, które, tak jak mówi Pan Jezus, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Ale z drugiej strony my musimy widzieć właśnie jasną drogę. Kiedyś też przed laty na kolędzie gdzieś po jakimś takim zgorszeniu, które wywołał pewien ksiądz, starsi już państwo, on mówi, przecież zapytałem pytanie, on mówi, daj sobie. Nie, ale proszę pytać, spodziewałem się, co będzie pytał. I mówi, proszę księdza, jak my mamy teraz żyć? Po tym wszystkim, co się stało, czego doświadczyliśmy. Ja mówię, tak jak dotychczas. Wierni Panu Bogu i wierni sobie. Wierni Panu Bogu i wierni sobie. Jako małżonkowie wierni sobie, wierni Panu Bogu. Bardzo Ci to dziękuję, uspokojąć. Pytali też o ważność sakramentu. Mówię, ważność sakramentu nie zależy od świętości czy grzeszności szafarzy. To nie jest tak, że gdyby się tak zdarzyło, że ksiądz odprawia, nie będąc w łasce uświęcającej, że sakrament jest nieważny. To Chrystus działa. To nie ja działam sam z siebie.
Chrystus, który w sakramencie święceń kapłańskich podzielił się właśnie swoją łaską. Bez żadnych naszych zasług. Choćbyśmy byli najświętsi, najlepiej przygotowani, bez żadnych naszych zasług. Chrystus działa, Chrystus się posługuje. Tak jak to kiedyś pisali, nawet w danym kościele parafialnym napisali księża na księżyc. I proboszcz mi kazał tego za mało robić. Ale on mówi, fajnie, to było i tak naprawdę, że księżami są z księżyca. Jesteśmy z tych rodzin takie, jakie są nasze rodziny. I dlatego go to rodzimy, że księża na księżyc. Z księżyca byśmy nie spadli. I zakończenie tej Ewangelii. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższa. Bardzo trudne słowa. Bo wiadomo, że jak ktoś otrzymuje jakąś władzę, czy jakąś odpowiedzialność, no to normalne, że się chce coś znaczyć, że się buduje swój autorytet i domaga się, żeby tego autorytetu słuchał. A zobaczcie, ten autorytet właśnie wśród uczniów Chrystusa idzie poprzez służbę. Idzie poprzez służbę. Dzisiaj tej intencji za Kościół Wrocławski, za księdza arcybiskupa Józefa właśnie jest to, myślę, ta myśl, która jest niezwykle ważna, bo to wszystko ładnie wygląda, nie? Jak jest to czystość w katedrze, chociaż gdzieś na parafii, ładnie ubrany, ładna mitra, ładny ornat, ładny pastora, splendor. Można powiedzieć, że jestem zewnętrzny, choć się można zgorszyć. Ale trzeba pomyśleć o tym zadaniu, nie? Kiedy się zdejmie mitrę, kiedy się odłoży pastora, kiedy zdejmie się ten piękny ornat, wraca się do codziennego obowiązku i trzeba brać odpowiedzialność za taką wspólnotę, jaką jest Kościół, dany Kościół lokalny, w tym wypadku Kościół Wrocławski. Przypomina mi się takie wspomnienie siostry zakonnej, która pracowała w Watykanie za czasów Jana Pawła II. W Urzędzie Ceremonii Papieskich jej zadaniem było czuwanie w czasie celebracji przy komputerze, gdyby trzeba było jakiś tekst zmienić, coś zmienić, to ona szybciutko to pisała, kreślącą się na kubowazach świętego piątki. Mówi dla niej szokującym zawsze obrazkiem było to, jak słyszało się to z bazyliki, nie papież, który przechodzi, oklaski, wraca, oklaski, tłum ludzi, z takim podziwem to wszystko. Potem papież wsiadał do windy z bazyliki świętego Piotra i szedł takim długim korytarzem samotności. I mówi, to robiło na mnie zawsze wrażenie, nie? Bo tam cały splendor, ale tak naprawdę to człowiek zostaje sam z tym krzyżem, który musi potem o tym nieść, nie? Odpowiedzialność. I w każdej wspólnocie chrześcijańskiej ci, którzy ponoszą odpowiedzialność, muszą o tym słuchać. Największy z was niech będzie naszym sługą. Że mieć jakąkolwiek odpowiedzialność, to nie po to, żeby błyszczeć, żeby tworzyć, nie wiem, jakiś dwór, żeby teraz wszyscy będą służyć, nie. To jest służba. Oczywiście, że jesteśmy jak naczynia połączone. To też jest bardzo ważne, kiedy pomagamy tym służbom udawać. To nie chodzi o to, żeby osoba, która jest